Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu na YouTubie. Jeżeli potrzebujecie się skontaktować ze mną w sprawie kolejnych swoich zadań, jak najbardziej możecie pisać na zadania-projekty@wp.pl lub wejść na stronę internetową. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów, dokładnie z obligacji, a jeszcze dokładniej z wyznaczenia stopy dochodu w okresie do wykupu, czyli YTM, generalnie symbolicznie zapisywane. Jeżeli mamy zadanie typu, że mamy daną 5-letnią obligację zerokuponową o wartości 10 tysięcy złotych, której cena wynosi 9045 i mamy wyznaczyć stopę dochodu w okresie do wykupu, czyli YTM napisaną tej obligacji, to w tym momencie po kolei musimy zapisać, że cenę tej obligacji, czyli za ile teraz ją kupiliśmy, możemy traktować jako wartość tej obligacji, bo najlepiej jest tak, jeżeli cena tej obligacji jest równa wartości tej obligacji, czyli wszystkim pieniądzom, przepływom pieniężnym zdyskontowanym na moment zero. Jeżeli też mamy zapisane, że nasza wartość za 5 lat tej obligacji będzie wynosiła dokładnie 10 tysięcy złotych i poszukujemy stopy dochodu, jaką możemy tutaj osiągnąć w tym przypadku po 5 latach, co też zapisujemy te jako 5 lat, to musimy bazować na wzorze dla obligacji zerokuponowej, czyli takiej, która nie przynosi nam żadnych odsetek. A więc wzór na wartość obligacji ogranicza się tylko do zdyskontowanej wartości nominalnej liczbą okresu, powiedzmy stopą dyskontową, której jej jeszcze nie znamy, a dyskontowano pięciokrotnie w tym momencie. Dlatego możemy zapisać, że wartość obligacji podstawiona jako cena 9045 stanowi wartość nominalną po 5 latach, ale dyskontowano 1 plus YTM podniesiono do piątej potęgi. A więc pytanie jest, ile wynosi YTM, takie, które pozwoli na zdyskontowanie pięciokrotne 10 tysięcy, tak żeby dawało 9045. A więc matematycznie 9045 mnożymy w tym momencie razy 1 plus YTM do piątej, zamieniamy kolejnością faktycznie, czyli możemy tutaj przez zastąpienie 9045 zamienić tą stopą dyskontową miejscami i mamy, że 1 plus YTM równa się 10 tysięcy przez 9045, wychodzi 1 po przecinku 1,10558, a więc jeżeli jakaś liczba dowolna podniesiona do piątej potęgi da 1 po przecinku, to oznacza, że 1 plus YTM równa się pierwiastkowi stopnia piątego z 1,10558. A więc na kalkulatorze matematycznym, który ja tutaj wywołam, w tym momencie możemy zapisać, że to jest 1,10558. A kalkulator 10558. Mamy, zobaczcie, to jest funkcja do potęgi i pierwiastek stopnia piątego, to jest inaczej podnieść do potęgi 1/5, a więc możemy zrobić w nawiasie do potęgi 1 dzielone przez 5 i to, co nam wyjdzie, to jest właśnie ten wynik, który tutaj mamy zapisany. A więc zamykając teraz kalkulator, przechodzimy dalej. Jeżeli 1 plus YTM wynosi 1 po przecinku, to sam YTM to jest ta liczba, ale pomniejszona o 1. A więc mamy tutaj tą stopę zwrotu roczną, jaką otrzymujemy z obligacji, która teraz kosztuje 9045, jest bezkuponowa i daje nam wartość po 5 latach 10 tysięcy złotych. A więc możemy powiedzieć ładnie i odpowiadając na pytanie, czy na polecenie, możemy powiedzieć, że ta stopa dochodu w okresie do wykupu, czyli oznaczana YTM, jest wynosi ona 2,028
procent. Jeżeli potrzebujecie odpłatnie wykonać swoje zadania u mnie, jak najbardziej możecie od razu pisać na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na stronę internetową. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do oglądania innych filmów, do korzystania z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy w postaci playlist i do rozwiązywania samodzielnie jak największej liczby zadań, bo dopiero wtedy zrozumiecie, o co chodzi w zadaniach typu, który musicie opanować.